Piraci! Witajcie moi drodzy widzowie w 61. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Co my tu robimy tak na środku morza? A może powinniśmy się gdzieś wybrać? Wchodzimy na mapkę! Okej, no i co my tu robimy? Właściwie idziemy zbierać to co lubimy, czyli znajdźki. Widać, że wczoraj wreszcie fajnie obejrzeli Wiedźmina. Wiem, dawno nie było Wiedźmina, sorki. Z tego względu, że po prostu nie miałem jak. Miałem inne przecież gry na głowie. A po drugie tam kiedyś mi się nie chciało, więc darowałem sobie. Ale póki co teraz ruszamy po fragment danych Animuska. Nie wiem, przyzwyczaiłem się do tej nazwy, naprawdę. Fragment danych, nawet taka bardziej fachowa, bardziej profesjonalna nazwa. Drewno, metal. A, w dupie mam to. Nie chcę mi się ich atakować. A moi chłopaki śpiewają świetnie szanty. A może zmiana? O, ta lepsza. Ta mi się bardziej podoba. Pozbieramy sobie trochę fragmentów. Może tak trochę też pogadamy, kiedy oni zaczną tam śpiewać dobrze. Nie wiem, co do ferii zimowych, które będą za równy tydzień. Dla mnie oczywiście od piątku się zaczynają te ferie, więc oczywiście, żeby nie było. Nie wiem, co z MTA? Być może nawet częściej będę w ferie nagrywał MTA, ale to jeszcze nic nie jest przesądzone i pewne, więc tutaj trzeba się zastanowić, ale naprawdę, no, mógłbym, naprawdę mógłbym. Bo to tam chyba nie jest żaden problem, żeby nagrać tam parę odcinków zapasowych i wam powysyłać, bo widzę, że w ciągu dnia tych wyświetleń jest dużo. I myślę, że mógłbym na ferie częściej wrzucać, może nawet codziennie bym wrzucał. Bo to tam chrzanić inne filmików wrzucę na dzień. Chwileczkę. To wrzucałbym, naprawdę wrzucałbym, bo oglądacie, tam hejty lecą, ale to mój najmniejszy problem oczywiście, jak zwykle. No i cóż, wbijamy sobie na flotę Kenwaya, zobaczymy jakieś tutaj nowe wiadomości. A, poświęcimy za 315 kamieni szlachetnych. O, mamy odblokowany ten Gibraltar, Londyn. Dobra, statki, flota. O, udostępnimy sobie nowy dok, tak? Dok jest dostępny. I teraz moglibyśmy przyjąć jakiegoś liniowca. Naprawimy jeszcze statki. Dobrze, że w ogóle przetrwały. San Juan Bautista II. I jakiegoś bym, nie wiem, przyjął liniowca najlepiej. Liniowca, tak. Nie przesłyszeliście. I nowy dok, dwa kafle, matko. Wy naprawdę chyba oszaleliście. Totalnie. Napraw statek. Nie wiem, ja te brygi, szkunery ja posprzedaję, bo one mi się tu już nie przydadzą. Fregaty za niedługo też posprzedaję. Bo chciałbym mieć u siebie same liniowce, samusieńkie. Nie, 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 jeszcze nie opuszczamy. Co tutaj z mapą morską? Jakieś... Może będą misje, gdzie będzie warto ich wysłać. A na takie pierdoły to ja nie będę wysyłał, bo to szkoda. Szkoda statków. Chyba, że po wypłacie trzeba patrzeć, czy nie ma jakichś dobrych pieniędzy. O, do odblokowania Marsylia. Możemy wysłać w sumie liniowca. Tak, możemy wysłać liniowca. Okej. Ja tam ryzykuję, bo to jest katastrofalnie. Chyba, że może zmniejszymy tam, wiecie. O, tu odblokowanie Barcelona, które jeszcze tam wysłałem. To może pomożemy tutaj fregaty. Wszystkie fregaty myślę, że wyślę. A i plus liniowiec jeszcze, dobra. Zaczynajmy tą bitwę. Okej. Myślę, że tutaj dadzą sobie radę doskonale. Więc nie będę musiał tutaj się męczyć zbytnio.
Trzeba i tak zmniejszyć trochę poziom ryzyka. Trochę nasz niebie zaberwał. Koledzy, koledzy! Uważajcie, z kim zadzieracie. Dobra, bryk się już spalił. Po całości. Cała fregata poszła. Ta fregata też również. Jeszcze przeżyła. Jakie gówno. Ale da radę. Spokojnie. No, trochę kamieni szlachetnych. Dziękuję. Jeszcze raz zróbmy to. Tym razem dajmy fregaty. Jakaś większa pewność zwycięstwa, czy raczej lipnie? Szkurde, 98%, a ja chcę 100! Dobra, naprawimy tego liniowca i teraz będzie 100%. Okej. Chociaż do tego ryzykownie zmniejszmy. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. Okej. Znowu San Juan Batista, nie ci cierpieć. No bez jaj, panowie. Ja tak się nie bawię. No patrz, ta konstrukcja jeszcze przetrwała. No i niepotrzebnie, żeś walił w ten bryk. Boić. Trzeba uważać. No, ładnie nam się oberwało. Dobra. Fregata pada, a my bierzemy to, co nam się należy, w sumie. No i pięknie. Dobra. Będzie. Oj, jeszcze beczka wybuchowa. Dobra, teraz Zatoka Biskajska. Jakieś to będą takie super misje. Tu Lipa, w sumie. Portugalia, Lipa. O, Morze Śródziemne. Tutaj nawet niezłe są misje, ale... nie wiem, mi się nie opłacałoby tam ich wysyłać. Szukam tylko tych, wiecie, z tymi dodatkami, nagrodami. Cape Town. Montevideo. A, to są już lipne misje. Nie, starczy. Chwileczkę. Stary Francuz. Danina dwójeczka. Nie, no, wychodzimy stąd. Nie będziemy się już tak męczyć. A zobaczmy, co z Kawusią. A, nie ma żadnych ulepszeń. A wygląd? Może coś w wyglądzie się zmieni. Chyba, że się nie opłacałoby to robić. Nie ma. To wychodzimy. No i... powiem wam tak, że... ferie powinno być więcej. Co to się rozpadało? Czy ja pozwoliłem na deszcz? Chyba nie. Chwileczkę. Gdzieś tu jeszcze jest skrzynka. O, proszę. Jest. Aha. To ktoś z moich piratów ma na imię Jack. Dobra. Akurat ta szanta pasuje do tego deszczu. Porozglądamy się. Nie chcę mi się zbierać. Jestem za leniwy na takie rzeczy. O kurde! Dobra, koniec śpiewania. Jak wy możecie śpiewać przy takiej trąbie powietrznej? Posrałoby was. A oni dalej śpiewają. Nie boją się tego.
To dobrze. Bo tam już jest czerwone pole. Rozejrzymy się. Nie ma. Za chwilę się zatrzymamy. Ale nas popycha trochę. A! Jakżeśmy się dupnęli. No stój! Mówię stój to stój. Czy to tak ciężko zrozumieć? Widzę, że wśród załogi muszę mieć trochę przygłupów. No tak. Jakby byli wszyscy mądrzy, to trochę byłoby tu dziwnie. Dobra. Pięknie. Ale fajne rozmazy są. Ale to nie jest ważne. Kawkę trzeba będzie potem naprawić. Najlepiej jakbym na jakiś statek zapolował. Żeby po prostu zdobyć trochę złóż, naprawić kawkę przede wszystkim. No tam kolejna trąba. No i co teraz? To już wszystko w sumie mamy zrobione, więc nie opłacałoby się nam tam. Humbak, humbak. Tu mamy jeszcze skrzyniusie. To potem popłyniemy sobie. O, trzeba uważać tą trąbę powietrzną. Bo jeszcze raz może, wiecie, zniszczyć. Dobra, płyniemy, płyniemy. Śpiewać. Odstraszcie tą trąbę. Jakąś inną, proszę. Inną. Inną, proszę. Dobra, ta może być. Ta może odstraszy. No, pomogło. LOL! Zespiły się koło nas trzy statki sojusznicze. LOL, super. Tam musi jakaś wojna się dziać od razu, mówię. Jakaś wysepka jest. O, fregata. Trzeba uważać. Płyniemy. Nie ma co. O, tam walczą ze sobą. Te brygi. Trzeba bryg z fregatą. Dobra, mamy zaraz skrzyneczkę. Dobra, dajmy prędkość szybkiej podróży. Co tu mamy? A, to jest ten statek. Wow, jak dostaję. Żagle się już tam palą. A tam mamy co? Tego humbaka całego. Na was, poziom trzeci, humbak. I tak damy radę już w sumie. Bo to dla nas nie jest jakaś trudność. Dobra, docieramy do punktu. Dobra, koniec śpiewów. Jest. Zaraz sobie tam doskoczymy. Yep. Póki co tutaj pusto. Jakie on dziwne czasami skoki robi, to jest po prostu masakra. LOL. Dobra, yep. Okej, mamy już za sobą kolejną skrzynię. To się tutaj teraz przejdziemy do ruin Kabach. O, i jakiś schemat jeszcze zawiera. Zarąbiście. Opłaca się tam w sumie. Potem wykorzystamy ten schemat. Jeżeli to jest schemat do kawki, to jak najbardziej wykorzystamy to. Żeby nasza kawka, wiecie, dorosła.
Ona już w sumie jest dorosła, ale dorosła będzie jak już ją wzmocnimy na maksa. Dobra, 700 metrów to tam nie jest dużo w sumie. 8 skrzynek i 3 fragmenty danych animusa. A tam co my mamy? Fregata i fregata. A, badziewia. Według mnie. Tam co my mamy? Fregata, same fregaty tu płyną. Nie ma liniowców. Trochę braki są tutaj. Dobra, weźmy rozbitka. I teraz cumujemy. Ruszamy gul 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 pod wodę. Jeb z dzwona. Ło, jak pachnęło. A Edward wraz z dzwonem ruszają po skarby. W ruinach Habach. A, nie cierpię rekinów, ale trzeba będzie przetrwać to. Okej, ruszamy, 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 ruszamy. Tu mamy od razu już skrzynię, widzę. Więc pięknie. Fucky shit! Wylocha, wylocha z mojej ręki! Fu! Gówno mi tutaj pogryzło rękę. Murena. Ciul. No tak, słuchałem! Tylko trochę za późno. Dobra. Wyżej, wyżej, wyżej. Trzeba dusić. A. Fuck. Fuck. Spokojnie. Bez takich mi tu rekinów. Bez takich mi tu rekinów. Nienawidzę typów. Dobra, tu mamy. Skupiliśmy rekiny. Co my tu mamy? Mhm. Dobra, trzeba iść po tą beczkę. Jest. Beczka. No naprawdę. Wynocha. Dobra, płyniemy dalej, płyniemy dalej. Bo coś czuję, że tu możemy jeszcze znaleźć naprawdę parę boistych skarbów. Zacznijmy od tego, żebyśmy dobrze płynęli, bo wiecie, jak nagle zabłądzimy, to będzie masakra. A ja nie chcę ryzykować. Co to tam płynie? Kurde. Jakieś dziwadło. To totalnie duże dziwadło. Może taki trochę wieloryb bardziej bym powiedział. No kurde, zaatakuje! A, pudło, pudło. Nie ma. Fuck! Wynocha, wynocha, wynocha! Yo, yo, yo! Wynocha, już, już! Paszą won! Paszą won mi stąd! Kurde, kretyny będą mi się tutaj dobijać. A jeszcze, żem się wbił w te kolce. Edward! I tak zaraz podpłyniemy pod tą beczkę, żeby Ło! 1000 dostaliśmy. Fajnie. To dużo w sumie. Dobra, włączmy sobie ten wzrok orła. Orła. Dobra. Jest. Odzyskamy trochę tlenu. No i beczka już runie. Jest, jest, jest. Tutaj mamy fragment, tylko jak po niego się tu dostać? Właśnie o to chodzi. Teraz jest taka trudność, że to nie wiadomo co. No kurczę. No doprawdy. Dobra. Po taki fragment ciężko było się dostać. Ledwie nam się to udało w sumie. Ale dobra. LOL, jak on się zbugował w tej beczce. What the fuck. Dobra. Po kolejną skrzynkę. Dobra, jest. Mamy tą skrzynię. Przeszukuj. Doskonale. Mamy już połowę skrzynek zabraną. No nie. Jak mnie dziabnął. Co za sucze. Dobra, kolejna beczka. Więcej tlenu. Doskonale. Płyniemy dalej. Jakie gówno. Chwileczkę, chyba tu powinniśmy płynąć, nie? Tak, bo tutaj będzie ta skrzynka. Jest. Dobra, minęliśmy murenę.
która by nas zaraz, nie wiem, zgwałciła. I tak wygląda, jakby chciała już nas od razu, wiecie, zabić. Dobra, mamy tutaj beczkę z tlenem. Jep. O, doskonale. Teraz może by było lepiej, jakbyśmy nieco niżej podpłynęli. Tak, nieco niżej. Beczki póki co nie biorę. Co? Co? Jakaś interakcja? A, to była ta interakcja. Czekaj, miniemy tą murenę. Minium, minium! Jest! Daliśmy radę, zdążyliśmy. Teraz może tutaj sobie popłyniemy do tej jaskini, aby odzyskać trochę tlenu. Wow. Naprawdę epic. Dobra, teraz sobie tutaj płyniemy. Kieszenie z powietrzem. Aha, są te nasze kieszenie. Lol. Widzę, że tu się ciągnie jakaś skrzynka. O, proszę. Jep, dobra. No i tak się jeszcze wrócimy po tą skrzynkę. Wow, 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 wow! O kurde. Co to ma znaczyć? Nie ma. Bez takich mi tu prądów. Jest, mam belkę. Wow. Okej, ruszamy, ruszamy, ruszamy. Jest nasz fragment. Wow. I wracamy. Naprawdę, jakbym mógł, to bym tam godzinami nurkował. Szczerze mówiąc. No to jeszcze wszystko się okaże dokładnie. Płyń, że płyń. Jep. Wow. Jak nami zawirowało. No epic po prostu. Dobra, wracamy pod wodę. Takie trochę jak w Tomb Raiderze, powiem wam szczerze. No jest taki motyw w Tomb Raiderze, że się można zanurkować pod wodą. Powiem wam, to jest naprawdę niezłe, ale w Assassin's Creedzie naprawdę wielki sukces. A weź... No szpak! Wypierdylaj! Yo! Won mi stąd! Kolejne gówno mnie tu będzie atakowało. Weźmy sobie tą beczkę. Dobra. Ostatnia skrzynia. Tak myślę, że ostatnia. Tu mamy nasz dzwon nurkowy. Tu w tych ruinach będzie ta skrzyneczka. Dobrze. Uważajcie na kolejną murenę. Jeszcze jeden fragment. To gdzie ten? A, jest na górze. Nad nami w sumie. O, elitarne kule są teraz dostępne w kajucie. No, to teraz sobie zakupimy te elitarne kule. No, wyżej nurkuj. Jep, tu, tutaj, tak, dobrze, dobrze płyniesz. Dobrze, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Chyba jeszcze wyżej, tak? Ja nie wiem, gdzie to już jest. Się tak rozejrzę dokładniej. Chyba, że trzeba wejść z powrotem tam. Jest, w środku. Dobra. Jest. Wracamy, wracamy już. Zaraz nam zabraknie tlenu. Widzę, że już Edward się powolutku dusi. Ale damy radę, przetrwamy to. A Rakin tak i tak już nas nie dorwie. Dobrze, pięknie. Tak, wracamy. Dziękuję. Wszystko zabrane i od razu ulepszamy kawkę. O, pięknie. To było zarąbiste, według mnie. Przetrwaliśmy. O, i teraz dokonujemy kolejnego upgrade'u kaweczki. Tak, ulepszenia, siła strzału, tak, zwykłe kulki. Jep, świetnie. Możemy coś sprzedać?
sumie możemy. No i świetnie. No i teraz mamy elitarne kule, więc teraz to już nie mają szans. No kolego, odsuń się. A chwileczkę, chwileczkę, chyba jeszcze mogę kupić ten moździerze. Nie tak od razu. Najpierw muszę zajrzeć, bo może coś przegapiłem. Ale nie ma już ulepszeń, to dziwne. A, 300 metalu. Dlatego. Nie wiem, tak się rozpędziłem, myślałem, że to już właśnie tutaj. Ale niestety się pomyliłem. Jep, dobra. To co jeszcze możemy takiego zrobić, zanim byśmy skończyli ten odcinek? Czy ja wiem, czy... opłacałoby się tak tutaj tego humbaka polować? Bym go zostawił. Ale z humbaka już nic nie zrobię. Skrzynka, dobra. Dorwiemy się tej skrzynki. To ruszamy. Przemi obec. O, dużo nam Kafka już tutaj, wiecie, zrobiła. I robi dalej wrażenie. I będzie robiła je chyba jeszcze większe. Kanonierka, proszę was. Inną szantę. O. Ta może być. Ciekawe, czy się rozbijemy o tę kanonierkę. Dajesz, dajesz, rozbijemy się. Rozbijemy się, spokojnie. Dobrze. O kurde, coś czuję, że tu się może jakieś fale sztormowe ukazać, więc trzeba uważać, bo już są grzmoty. A już nam tu nieźle zagrzmociło w uszach. A fale już się robią coraz większe. I tak nam się to regeneruje, więc w sumie możemy się tak rozbijać cały dzień o te kanonierki. Dobra, 1200. Nie możemy szybkiej podróży. Szkoda. Aby jeszcze nie doszło do większych sztormów. Póki co jest w porzo. Tylko te chmury mi się nie podobają. Co my tam mamy? Ledwie co widać. O, o. Fregata. Szczerze. Ło! Ale wielorb wielki nam tutaj zeskoczył spod wody. O, uspokoiło się. Śpiewają o kapitanie Kidzie. Nie wiem, za kogo się ten Kid uważa. Dlatego myślę tylko o sobie. O, taka prostra fregata, którą bym zniszczył chyba na 3 hity, albo nawet na 2 z zwykłych kuli. Dobra, widać już tą skrzynię. O, fajnie ją widać z lunety. Dobra, zwalniamy trochę. A tam co się pali takiego? Dobra. Spokojnie, spokojnie. Jep. Ło. Już widzimy skrzyneczkę, którą z chęcią wezmę. Jep, poszło. I ruszamy, ruszamy. Jep. Okej, okay, no i co możemy jeszcze takiego zrobić, wiecie, żeby nam się to opłacało przynajmniej, bo widzę, że już tu wszystko mamy uzupełnione na poziomie trudnym. Jeszcze cięczoro mamy do przeszukania z 4 skrzynki, ale seranilla czysta. No i jeszcze mamy naszą Kingston, ale to już jest na poziomie średnim, widzę, więc jakoś to nam nie sprawia trudności teraz, żeby tam, wiecie, popłynąć, ale... To w sumie zastanówmy się, zastanówmy się. Tepniemy się jeszcze tutaj, o, do Korozal. I zbierzemy te pierdoły. I w sumie moglibyśmy zakończyć odcinek wtedy. I zajęlibyśmy się może Kingston bardziej.
Dobra, zaznaczymy sobie tą oto rzecz jak fragment. Tak jak powiedziałem, zaznaczymy sobie na tym fragmencie danego animusa i płyniemy. No i spoko. Powiem wam naprawdę, z odcinka na odcinek tak myślę, że już powoli Edward staje się takim prawdziwym piratem, żywym piratem, ale za niedługo może się też stać kimś więcej niż piratem. To chyba jest wiadome od każdej części Asasyna, że taki człowiek wyjątkowy o szóstym zmyśle może stać się kimś naprawdę wybornie wyjątkowym asasynem, mianowicie. Ale poza tym, że jest kimś innym, może też być kimś wyjątkowym. Dobra. A tam walnęliśmy troszeczkę. Ledwie draśnięcie. Jep. Okej. O, mamy jeszcze skrzyneczkę. Co mnie to jakoś pociesza. W jakikolwiek to sposób. Jep. I cukier. Wypad, wypad. Da się. Pojebało już mnie. Jep, no uciekaj. No jakie to jest gówno, nie da się tych ptaków zabić. A ja tylko ammo marnuję. Nie no, super. Naprawdę super. Tak czy inaczej. Widzę, że moje działka są już ozdobione złotem. Tak po prostu wyglądają w sumie. Takie pozłacane są. Dobra, tu mamy skrzynkę. Tak, skrzyniśkę. Damy radę zebrać spokojnie. Tylko trzeba wykręcić porządnie. Dawać tu szantę. Inną szantę. O. To już może być. Lepiej pasuje. Jakbym mógł, to bym się tepał, ale wiecie, wolę sobie popływać. Tak przyjemniej mi się robi, jak płynę sobie z ekipą 40-osobową plus jeszcze murzyn. Co tam mamy? Fregata 38 level. To nawet porządnie. Zaatakowalibyśmy w sumie. Czemu by nie? Chociaż nie wiem, czy też się opłaca. Dlatego odstawiam. A tu co się pali? Bryg. Tu też mamy bryg. Dobra, mijamy ten statek. To nawet nie ma co. Szkuner, którego pewnie na hita tutaj pojedę. Dupnie w niego, dupnie, dupnie. Dupnie w niego. Jeb. Dawać nam wszystko, co tu macie. A w sumie jeszcze. Jeb. To było epic. O, tu mamy bryga, którego w sumie zaatakujemy. Wykręcamy, wykręcamy. Ło. Dobrze. Gówno nam to zrobiło w sumie. Dobra. Trochę sobie tak zaatakujemy. Wiem, mogą jakiś większy statek ruszyć, ale taki też pasuje mi. Dobra, w beczułki strzelamy. Beczułki. Jep. Przeładuj sobie na spokojnie. Tam widzę jakiegoś człowieka. Chwileczkę, zrobimy to inaczej. Jep. Nie da rady. Jep, dostałeś. Tu mamy kolejną beczkę. Ło, jak poszło. Tam mamy jeszcze kapitana.
Jeb, z mieczy. Kto mnie tam popycha? Dobrze, z kulek dostali porządnie. Poddać się, panowie. Nie macie już co tu robić. Mhm, dobra, a więc to wy. Okej, zmniejszmy poziom rozgłosu, bo i tak nam nic nie zrobili. W zasadzie. A ja nie chcę mieć potem do czynienia z łowcami i tym podobnymi rzeczami. Dobra, mamy naszą skrzynkę tutaj, którą chciałbym pozbierać po sobie. Oj, znowu metal. Dobra. Teraz trzeba będzie wysiąść. Nie śpiewać. Shut up and drill. Yep. No, doskonale. Wyczuwam, że to będzie naprawdę piękny łów, porządny łów. Znowu metal. Nieźle. Jest. Tutaj, tutaj, tutaj klikaj. Co on nie może klikać? Co ty robisz, Edward? Aha, tak go Rubin przyciągnął, że aż nie mógł z tamtej strony skrzynki otworzyć. Może być. Coś jeszcze sobie oznaczymy, żebyśmy mieli z głowy to. Dobra, to się tepniemy, najłatwiej będzie tutaj tepnąć. Nie chcę mi się tak daleko płynąć, więc oszczędzę sobie przy okazji czasu. Bo jak lagiem rąbnęło. Okej, to najpierw jeszcze fragment danych, a potem skrzyneczka. I zakończymy sobie odcinek. I następny odcinek poświęcimy mieście Kingston. Przeszukamy je, zrobimy trochę misji, wiecie, te sprawy. Bo chciałbym dorwać w końcu zbroję Templariusza. I to by się opłacało w sumie. O kurde, jakie fale tutaj nas uderzają. Tam bryg jest i fregata. O, mgła się robi i to ostra. Co nam to będzie utrudniało podróż. Ale damy radę, myślę. O, pozbieramy to i owo i skończymy odcinek. Żeby nie było, że robię za długie. Bo teraz zacząłem robić długie, 40-minutowe nawet. Wiem, przesadzam, ale wciąga mnie. Po prostu mnie to wciąga, dlatego. Okej. Widać już ten fragment. Jest. Doskonale. Dobra, nie śpiewać już. No już, cichutko tu. Chwileczkę, tu bym sobie tam poskoczył. Nie, da radę? Nie, trzeba wskoczyć do wody, bo inaczej nie wyrobi. A i tak statek się oddali. Nie wiem czemu tak. Dobra. Tak czy inaczej zbieramy. No i pięknie. Jep. Jak żeś walnął w tą wodę, to aż po prostu było słychać. Jest tu kolejna skrzynia. Mamy do niej chociaż kilometr, ale tam widzę, że się pełno statków zroiło. I teraz będą piękne ataki tutaj nam robić. Tego też musimy uważać, żebyśmy się nie wdali w jakąś tu wojenkę. O kurde. Hiszpania z Anglią. Którzy wygrają, tego nie wiem. Mijamy po prostu. Tylko żeby nas nie walnęły. No ej, dostaliśmy. Co to ma znaczyć?
Jakie gnoje. A i tak nam się to zregeneruje. I to była tylko kapeczka. Więc gówno nam zrobili. O, na to byśmy sobie zapolowali, bo tam jest dużo tego metalu. Tutaj gówno. To dużo metalu. Dobra, za chwilę będziemy mieli tu skrzynkę. Jest, jest, dopływamy. Miałem to jak walnąć samym rogiem, dziobem. No kolego! Ja naprawdę z wami zrobię porządek. No nie, no to się oddala. Co za syf. Jest, do wody. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 61. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Arrrr.